takim kozłem krokiem do tyłu. Nikt nie pilnuje Balmazowicza i on trafia za trzy. Faulował się. Zobaczymy, jak teraz będzie wyglądała rotacja. Ostatnie 8 minut meczu. Rotacja i ewentualne wykorzystanie przewag podkoszowych. Balmazowicz bardzo daleko. Lowa i Zaka. Zak 10 punktów dzisiaj. Balmazowicz kontra Karolak. Faulowany Balmazowicz. Trafia za trzy. No, zdziwiony Karolak, ale teraz... Wcześniej miał Rod Kamfor. W pierwszej kwarcie. I to jest już 10 punktów w tej kwarcie. 3 faule Lawa, zdaje się, a co ważniejsze, to już jest 5 fauli Sopocian w tej kwarcie. Bardzo dużo czasu do końca meczu. Rzuty wolne. Tak, dlatego też wrócił trener Claxton do Waldoła właśnie. Będzie być może grała jeszcze długo. 7 punktów Ayersa dzisiaj, 2 trójki, 2 na 8 z gry. Teraz Balmazowicz, ależ on tutaj wciągnie zespół PGE Turowa w tej kwarcie. Teraz Waldo z ręki do ręki z Balmazowiczem, który... ...trzy bokno Rupiarecki. Tak, to prawda i trener Claxton z tego bardzo chętnie teraz korzysta, widząc... No i nawet właśnie przy takich sytuacjach, gdzie Kasper Borowski z 4 faulami, raczej Fioter. Dobrze znaleziony przez Piotrka Śmigielskiego. A Balmazowicz jeszcze raz. Proszę bardzo, jak nie w prawo, to w lewo. Jak nie pod koszem, to gdzieś daleko za trójką. Dzisiaj też były znakomite. I wykorzystuje wszystko to, co tutaj daje obrona. Wiarygodny występ będzie rekordowy serbskiego gracza. Balmazowicz, musi być piłka w jego rękach. I on za 3 punkty także skutecznie. Stefan, co żeś ty tutaj dzisiaj nam wyczyniał? Nie wiem, jak zareagować Filip Dylewicz, ja miałem też takie...